Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sayuki i zapraszam do obiecanego Q&A na święta. Trochę spóźniony, ale jednak jest, udało się, mamy to. Więc zaraz zacznę odpowiadać na pytania, nie wszystkie, bo było ich bardzo dużo, zwłaszcza, że jeden komentarz miał ich ze 40, od bardzo osobistych do bardzo ciekawych i zabawnych pytań. Niektóre pytania się powtarzały ogólnie, więc odpowiem na nie pojedynczo, nie będę każdemu po raz kolejny, wiadomo. Więc jeżeli się wpasowałam w Wasze pytanie, to super, no a niektóre pozostaną bez odpowiedzi. Będę szła po kolei, tak jak pokazują się komentarze pod filmem, dlatego tak. Kacper Naruto pyta, kiedy live na Twitch? Będzie na pewno i jeszcze nie wiem kiedy, muszę to wszystko ustawić, jestem na etapie prac na live'ie na Twitchu. Więc jeszcze wszystko przed nami. Ulubiona gra. Nie mam jednej ulubionej, niestety tak się składa. Będzie to Uncharted, będzie to Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us 1 zwłaszcza. Właściwie większość ekskluzywów, które wychodzą na PSA. Plus większość gier anime mi bardzo przypada do gustu, także nie mam ulubionej gry. Ale jest seria gier, które po prostu lubię. Kiedy live z widzami? No to jest jeszcze bardziej odległa przyszłość. Nie mówię, że nie. Myślę, że kiedyś może się uda, ale to jeszcze się przekonamy kiedy i jak. Ulubione anime. No i tu po raz kolejny nie mam ulubionego jednego. Mogę wymieniać w nieskończoność anime, które lubię, jak One Piece, Fairy Tail, Boku no Hero, Yakusoku Neverland, Kimetsu no Yaiba, także tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Także jest w czym wybierać. Obejrzałam bardzo wiele tytułów, to Raigun na przykład tak samo, Bleach, także spokojnie, spokojnie, czy Naruto nawet oczywiście. Możecie znaleźć wiele świetnych anime, nie mam jednego ulubionego. Frankfurt pyta, kiedy podróż do Japonii? Teraz jest trochę wariacko, jeżeli chodzi o podróże, jak wszyscy wiemy. Nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że kiedyś na 100%. Tomasz Okupski pyta, gdybyś żyła w Cyberpunk w 2077, to czy zdecydowałabyś się na wszczepy i modyfikacje? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? No więc myślę, że jak najbardziej, dlatego że to są naprawdę ciekawe sprawy i to byłby świat, w którym wszczepy byłyby bardzo pomocne i przydatne i praktyczne. Jakie, nie wiem, może coś z Vision, żeby nie nosić szkieł kontaktowych bądź okularów, pewnie coś związanego z artystycznymi rzeczami bądź takimi mechanicznymi i tak dalej, ale nie zapominajmy, że Cyberpunk to przede wszystkim taki militarny bardziej wyposażenie, jeżeli chodzi o wszczepy, więc myślę, że te ostrza modliszkowe żeby mi wpadły w oko. Mówię to oczywiście o ostrzach, które były pokazane w jednym z pierwszych trailerów do Cyberpunka, ponieważ jeszcze ich samych w grze w użytku nie widziałam. Przeciwnicy mieli, ja jeszcze nie mam. Nie jestem z Polski.pl. Jeśli się uderzę i mnie boli, to jestem słaby czy silny? Hitori Shitsuren pyta, czy nie męczy cię YouTube? Sam YouTube w sobie, nagrywanie na YouTube, edycja, gra, takie rzeczy mnie nie męczą, wręcz przeciwnie, cieszą mnie, lubię się rozwijać, stąd też nowe rzeczy na kanale, jak coś typu vlog, który można teraz to nazwać, czy zapowiedź Q&A, więc rysowanie samo to nie męczą mnie takie rzeczy. Męczy mnie czasami po prostu samo zmęczenie, jak definicja wskazuje, ale sam YouTube mnie nie odstrasza, nie jestem jakoś znudzona ani nic z tej rzeczy, wręcz przeciwnie. Werka 1538 pyta, skąd pomysł na założenie kanału na YouTubie? Otóż oglądałam swego czasu dużo DIY, albo takich mechanicznych, albo w ogóle gamingowych kanałów i ostatecznie w sumie w pewnym momencie trafiłam na kanał Korle, Sar czy takie podobne, w których okazuje się, że można prowadzić content bez krzyków, bez przeklinania, bez wrzasków i takich wielkich, wiecie, nie wiadomo czego i pomyślałam, że w sumie to jest coś, co jako odbiorca ja lubię, więc w sumie może mogę spróbować. Plus trochę się obawiam, bo wiem, słyszę się, znam swój głos, wiem jaką mam wadę wymowy i w ogóle, ale ostatecznie gdzieś przeszło przez głowę, że każda potwora znajdzie swego amatora, więc może ktoś wpadłby i zobaczył jaki ja mam sposób na ogrywanie, głównie lamisty, o taki jak tam. Ale wciąż, jak długo zajęła Ci nauka rysowania? Ja się rysować nigdy nie uczyłam, jestem samoukiem, po prostu rysuję sobie, bo lubię. Jadejtowy mistrz pyta, wolisz grać na konsoli czy na PC? Przyznam, że wolę bardziej konsolę.
przede wszystkim dlatego, że są na niej ekskluzywy, które są rodzajem gier, który bardziej preferuję, czyli te trzecioosobowo, liniowo, fabularno, platformowo, zagadkowe gry, które trafiają do mnie jak najbardziej. Jednak na PC oczywiście też jak najbardziej lubię grać. Z konsolą jest to fajne, że można ją zawsze gdzieś zgarnąć, zabrać ze sobą płyty i gra jak jest zrobiona pod konsolę, to będzie działać i koniec, więc rzadko się zdarza, że mnie z gry wywala i jest coś nie tak. Niezależnie od tego, jak ta grafika wygląda. Mi naprawdę nie przeszkadza 30 FPS-ów i grafika z PlayStation 4. Oczywiście im więcej, tym fajniej i jestem za, ale nie brakuje mi tego, żebym się dobrze bawić. Właściwie główny powód dla tych większych FPS-ów i dobrej grafiki na komputerze do gier, którego szukam, to jest dla nagrań i dla kanału, bo nie jestem wymagająca, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Mnie cieszy, jak jest. Horizon na przykład, albo coś w tym rodzaju, to są piękne gry i nie potrzebuję w nich naprawdę. Wiem, że jak zobaczę je w innym wydaniu, to stwierdzę, że są wow i jak mogłam bez tego żyć, jednak samo to, jak wyglądają na PS4, już mi wystarcza. Skylet Is My Life pyta, jaką postać z anime lubisz najbardziej? Nie ma takiej. W każdym anime lubię kogoś i bardzo dużo postaci typu Ace, typu Zoro, typu Luffy, Naruto. Tak samo po prostu nie da się tego. Natsu, Grey. No jak się tak rozglądam po pokoju, patrzę na gadżetowe rzeczy, no to tak samo Tomioka, Zenitsu, Tanjiro. Nie da się wybrać. Przykro mi, nie da się wybrać jednej postaci. Uwielbiam wszystkich. Będą jakieś, które lubię bardziej niż innych, ale nie mam ulubionych. Aktualizuję playlistę muzyczną. Polecasz jakiś zespół, wokalistę, wokalistkę. Nie będzie pewnie tutaj żadną tajemnicą ani zdziwieniem, że ja głównie słucham muzyki z anime, coverów z anime, japońskich piosenek, japońskich youtuberów, więc nie jestem w stanie niestety doradzić. Overworld, Flow, Aqua Times. Jeżeli chodzi o kanały, to Amatsuki, Soraru, Romix, Kaniworks. Nie ma czegoś tak, żebym wybrała jeden rodzaj i słucham, ale lubię też hity lat 60, 70, 80 w górę, w tą po kolei. Bass Hunter za moich lat szkolnych szalał straszliwie po szkole, więc z Dotą wtedy, więc nie mam jednego ulubionego. Shanty lubię też, na przykład. Paweł Cepak pyta, ukulele czy bango? Jaki byś miała zagrać, na jakim instrumencie? Zacząć grać, który by to był? Więc tak, chciałabym się nauczyć grać na gitarze, chciałabym się nauczyć grać na perkusji, więc ciężko wybrać. Rod Garb pyta, jak ma na imię twój kot? Mój milusiński tutaj leżący ma na imię Mika. To jest taki diabeł wcielony, także teraz śpi. To jest uspane zło, ale jak wstanie, to będzie zło wcielone. Pawełka pyta, jaki plan na przyszłość kanału? Chciałabym ulepszyć jakość audiowizualną, chciałabym wprowadzić więcej rysowania, chciałabym również może prowadzić więcej live'ów. Ciężko powiedzieć, jest dużo, dużo pomysłów, może jakieś vlogi tego typu. Bardzo dużo opcji jest, bardzo dużo pomysłów. Jedyne, co mnie ogranicza, to czas, ponieważ praca nie bierze jeńców i do pracy trzeba iść, więc robię na razie, co mogę, ale rozwijać się oczywiście jak najbardziej. Przede wszystkim stawiać na jakość nagrań. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Idzie chyba coraz lepiej. Po trochu, ale lepiej. To jest twoim ulubionym idolem? Pytam, bo do dziś się nie dowiedziałem dosłownie. To jest taki trochę inside joke z live'ów. To jest takie wywołanie jak Bloody Mary albo Beetlejuice. Jak się kogoś imię powie na głos 3 razy, to ta osoba powinna się pojawić. Czy jest youtuber, z którym chętnie byś chciała nagrać jakiś film? Wydaje mi się, że mój kanał jest w tej chwili na to troszkę za mały. Byłoby to nie fair wobec osób, z którymi bym grała na kanale, więc na pewno bym chciała kiedyś, ale może jak już trochę się rozwiniemy. Zobaczymy, jak będzie. Doszłam teraz do pytań Toro Blaguna i to jest właśnie miejsce, w którym jest 40 różnych pytań. Nie odpowiem zdecydowanie na wszystkie, ale tak. Ile masz lat? W styczniu obchodziłam 8. rocznicę 20. urodzin. Ojej, jak się gdzieś ładnie zwinął. Także możecie sobie to zrobić matematykę po swojemu. Rodzice, przyjaciele, rodzeństwo wspieracie w nagrywaniu? Tak, bardzo. Do tego stopnia, że często robimy plany w taki sposób, żebym zdążyła zrobić live'a w niedzielę, albo żeby oni sobie sami też mogli obejrzeć, albo być na takim live'ie. Jak rozmawiamy o jakimś sprzęcie albo grach, to niejednokrotnie zdarza się, zwłaszcza jeżeli chodzi o gry takie starsze, które chcę wprowadzać na kanał, to często po prostu sami mi te gry kupują w formie prezentu urodzinowo-świątecznego czy coś w tym rodzaju. Często jest tak, że pytają, ej, nie wpadł dzisiaj odcinek, co się stało? Albo oglądają i też mi wysyłają wiadomości, coś w tej minucie nie zadziałało, co się stało i wtedy mogę szybko sprawdzić, jeżeli chodzi o jakość filmu i jakieś problemy i bardzo mi w tym pomagają. Kawa czy herbata? Zdecydowanie kawa. Ile słodzisz?
od 0 do takiej malutkiej łyżeczki brązowego cukru zazwyczaj. Zależy co piję i z czym to jem. Jak można Tobie pomóc w rozwijaniu się na kanale? Przede wszystkim oglądając moje filmy, zostawiając łapki, komentując i dzieląc się moim kontentem z innymi. To są główne rzeczy, które pozwolą mi dojść do szerszej ilości widzów, więcej widzów. Wiadomo, to jest zawsze fajna sprawa i im nas więcej, tym weselej. I w ten sposób przede wszystkim. Wiadomo, są jakieś opcje wspierania, donate'ów i tak dalej, ale głównie wyświetlenia i głównie komentarze to są najfajniejsze sprawy. Kiedy spotkanie z widzami? Jako takiego spotkania stricte z widzami nie planuję na pewno na razie. Tak, nie odrzucam planu na to, że można by się spotkać gdzieś na jakimś PGA, Pyrkonie czy czymś w tym rodzaju, po prostu zrobić sobie zdjęcie, chwilę pogadać. Taka jest opcja, myślę, fajna. Śmiała czy nieśmiała? Zdecydowanie nie. Gdybyście wiedzieli, jak długo pracuję nad tym vlogiem. Ulubiony sport. Nie mam ulubionego sportu, ale zagrałabym w ping-ponga. Kiedy filmik z wnętrza Twojego uroczego pokoju? Mój pokój to jest również moja sypialnia z drugiej strony kamery i tej płaty, co za mną stoi. To nie planuję pokazać nigdy tego pokoju, ponieważ to są dosyć prywatne okolice. Jeżeli kiedykolwiek będę mieć studio samo w sobie, to wtedy może zastanowię się nad pokazaniem jego, ale w tej chwili na to się nie zanosi. Jest to wciąż moja sypialnia, więc zostajemy tam, gdzie jesteśmy. Auto czy motor? Zdecydowanie auto. Ile masz wzrostu? Jakieś 1,60 m z haczykiem, nie wiem dokładnie, 165? Jakoś tak. Na pytanie, ile ważysz, chyba nie będę odpowiadać. Sukienki, dżinsy czy dresy? Najbardziej lubię sukienki, jednak nie zawsze są wygodne, zwłaszcza jak się spędza większość czasu w domu. Głównie dżinsy, głównie spodenki. A dresów nie noszę za często tylko i wyłącznie dlatego, że mam bardzo długie włosy i one są po prostu wszędzie. Jak założę dresy, to wyglądają, jakby były machate. Pomimo odkurzania, sprzątania i wszystkiego, kocie futro i moje długie włosy, wystarczy, że jeden jest, się gdzieś przyczepi i wydaje się, jakby była cała nogawka zawinięta we włosy. Czy będzie filmik ze wszystkimi kubkami? Mam za mało kubków na to, żeby zrobić filmik. Mam sporo kubków, ale nie na tyle, żeby zrobić filmik. Steve Rogers pyta, czy miałaś jakiś sen, że byłaś w jakimś anime? Jeśli tak, to czy mogłabyś skreślić? Należę do tej grupy ludzi, którzy nie pamiętają, co im się śniło, więc jestem pewna, że tak, śniły mi się jakieś sytuacje w ten sposób, ale nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim anime. Shop Pracz pyta, w jakie gry planujesz zagrać i jakie polecasz? Mam w planach no, premiery większe. Na pewno chciałabym jeszcze ograć zaległe Horizon Zero, The Last Guardian i resztę Uncharted, może resztę Tomb Raiderów. Jest tego sporo, co chciałabym jeszcze wrzucić na kanał, czego nie mamy, bądź dokończyć to, co jest. A co do polecenia gier, to właściwie wszystko, co gram, to są gry, które po prostu chętnie sama bym zagrała. Nie gram w coś, co nie sprawia mi radości. QuestGames.pl pyta, czy można nabyć którąś z Twoich prac? Przyznam, że nie sprzedaję nigdzie moich prac, ale zastanowię się nad tym, może kiedyś. Widziałam jeszcze pytanie o to, czy pokażę choinkę, które mi teraz uciekło, nie mogę go znaleźć w komentarzach. One czasami znikają, wiecie? Nie mogę ich przeczytać zawsze na telefonie. Ojej. Jaki brzuszek najedzony. Tak, w święta wszystkie brzuszki są najedzone. Arban jeszcze pytał, czy koty nie powinny mówić po Wigilii. No więc, Mika, porozmawiamy. Za dobrą postawę przy nagraniu obiecałam kotu chrupka, dlatego jej tutaj właśnie rzucimy, trochę sobie zje. Tak? Zadowolony brzuszek? Tak jest. Słuchajcie, dziękuję Wam za te wszystkie pytania. Nie bierzcie do siebie, że na jakieś nie odpowiedziałam. Było ich po prostu zbyt wiele, żeby zmieścić je w krótkim filmie, a przeczytanie odpowiedzi zajmuje trochę czasu. Ale to zostawia nam otwarte okienko na przyszłość, żeby mieć więcej pytań do kolejnych takich vlogów. Fajnie by było. Cieszę się, że mogłam Wam pokazać swoją choinkę z własnymi tutaj ozdóbkami i różnymi rzeczami, które się pojawiają na choince. Ja bardzo lubię zbierać różnego rodzaju specjalne świąteczne ozdoby. Także chciałabym Wam razem tu z Miką, ej, jeźdźochu, jeźdźoszku, chciałabym Wam życzyć wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i żebyście pomimo tych trudności, jakie nam przynosi 2020, te ostatnie dni jeszcze przetrwali i spędzili w fajnym gronie rodziny, bliskich, znajomych, czy nawet takich diabołów, jak ten tu diabołku. Ej, cześć! Także raz jeszcze dziękuję za wszystkie pytania i widzimy się niedługo, mam nadzieję.